Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 19 kwietnia, wtorek w oktawie Wielkiej Nocy, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, przedstawione są takie dwie albo nawet trzy postawy. Pierwsza postawa Marii Magdaleny jest kompletnie załamana, bezsilna. Stoi przed grobem, dlatego że nie dość, że jej Pan, serce jej życia, najważniejsza osoba jej życia, odszedł z tego świata, to jeszcze na dodatek zginęło ciało Pana Jezusa. W tym momencie tylko stać i płakać, nic więcej człowiek zrobić nie może. Natomiast druga postawa to postawa wielkich optymistów, aniołowie, którzy pytają się: kobieto, dlaczego płaczesz? Tak jakby chcieli powiedzieć, przecież nic się nie stało, wszystko jest tak, jak miało być, wszystko było tak zaplanowane. Dlaczego płaczesz? Nie rozumieją jej postawy. Jezus zwraca się do Marii Magdaleny w sposób taki bardzo osobisty, bardzo powiedzielibyśmy intymny. Nie mówi tak: Mario, ale myślę, że użył takiego sformułowania, o którym Maria Magdalena wiedziała, że to tylko Pan Jezus tak do niej się zwraca. To jest tak, jak mama mówiła do ciebie, albo twój kochany tatuś zwracał się w taki sposób, w jaki nikt inny do ciebie nie mówił. Na pewno nie powiedział: Grzegorzu, Piotrze, Barbaro, Anno, ale Grzesiu, Marysiu, Aniu, Basiu i tak dalej. W taki sposób, w jaki ty sama, jaki ty sam odczuwasz, że to jest osoba, która jest ci bardzo życzliwa, która cię bardzo kocha. Jezus w taki sposób zwrócił się do Marii Magdaleny. I w tym momencie, kiedy Maria Magdalena usłyszała taki zwrot, to w tym momencie wymiękła, w tym momencie odleciała. Po prostu w tym momencie świat przestał się jej liczyć. Teraz chciała tylko być blisko Pana Jezusa. Teraz właściwie złapała Pana Jezusa i chciała mieć Go dla siebie. I już nic więcej w życiu chcieć nie chciała. Natomiast Pan Jezus, kochani, nie był ani pesymistą, ani optymistą, ale był, uwaga, realistą. Powiedział do Marii Magdaleny, powiedział: nie zatrzymuj mnie, muszę iść jeszcze do Ojca, a Ty idź do braci i musisz im oznajmić to, co Tobie powiedziałem. A więc Pan Jezus miał plan. Człowiek, który się rozpływa, który gdzieś tam odlatuje od tej rzeczywistości, tak jak było to w przypadku Marii Magdaleny, ona nie miała już żadnego planu, wystarczył jej Pan i koniec. Natomiast Jezus miał konkretny plan. I to jest właśnie, świadczy o tym, że Jezus był realistą. Jezus również chce, abyś ty była, abyś ty był realistą. Czyli z jednej strony, abyś sobie zdawał sprawę z istniejącego na świecie zła, przemocy i podłości ludzkiej i w ogóle twojego osobistego grzechu. Ale równocześnie, żebyś też nie patrzył w sposób taki bardzo optymistyczny, w takim sensie, że mówił: to zło nie jest w stanie zagrozić mi, to zło jest nietykalne i tak dalej. Jeśli byśmy chcieli w jakiś sposób usprawiedliwiać to zło. Postawa optymistyczna też nie jest wskazana. To, co powinniśmy wiedzieć, to z jednej strony zdawać sobie sprawę ze zła i z dobra i wiedzieć o tym, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim. A więc, kochani, Jezus dzisiaj wzywa nas do realizmu. A więc nie płacz, nie rozpaczaj, uśmiechnij się i pomyśl sobie: przecież mam Pana ze sobą, przecież On ma plan na moje życie, przecież ja chcę pójść Jego drogą. Przecież moje starania, moje płacze, moje użalania się, nieprzespane noce nic tutaj nie pomogą. Muszę po prostu zaufać Panu Jezusowi. I na ten czas, kochani, chcę udzielić Wam Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa. Do jutra.